Dzień dobry. Moi drodzy, dzisiaj sobota, ostatni ddzień tygodnia, 13 lipca 2024 roku. Serdecznie Was witam i pozdrawiam z Orzesza. Wydawać by się mogło, że koniec tygodnia to koniec wielu wydarzeń, ale dla wielu osób jest to też doskonały czas na to, żeby rozpocząć czas odpoczynku. I zapraszam Was do przeżycia nowego dnia w obecności Słowa Bożego, a skoro Słowa Bożego, to i obecności samego Boga. Na dzień dzisiejszy otrzymujemy słowa z Księgi proroka Izajasza. W 41 rozdziale i 4 wierszu czytam: Kto od początku powołuje do życia pokolenia ludzkie? Ja, Pan, jestem pierwszy, i ja też będę z ostatnimi. I słowo z ostatniej Księgi Pisma Świętego, z objawienia świętego Jana. Nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni. To jest słowo z pierwszego rozdziału i 17 wiersza objawienia świętego Jana. Moi kochani, czasami wydaje nam się, że od nas wszystko by się mogło zaczynać i na nas wszystko kończyć. Chcielibyśmy, żeby wiele spraw, które mamy w naszych umysłach, które chcielibyśmy zrealizować, żebyśmy my byli ich pomysłodawcami i twórcami. Życie jednak bardzo często pokazuje, że jest inaczej, że nie jesteśmy na tym świecie samowystarczalni. I kiedy podejmujemy się wielu działań, wtedy bardzo szybko przekonujemy się, że potrzebujemy doświadczenia innych osób, obecności innych osób, a także wsparcia i ich pomocy. Potrzebujemy również doświadczenia często poprzednich pokoleń, które co prawda nieco inaczej działały, inaczej myślały może, ale z całą pewnością towarzyszyło im przekonanie, że warto jest zbudować coś trwałego, coś, co będzie mogło towarzyszyć i służyć następnym pokoleniom. W naszych działaniach niejednokrotnie przekonujemy się, że nasze możliwości są też ograniczone. Dlatego w dniu dzisiejszym warto, żebyśmy pomyśleli o tym, co mówi nam Słowo Boże. Prorok Izajasz zadaje właściwie takie retoryczne pytanie. Kto jest tym, który daje życie całej ludzkości? I jednocześnie wskazuje na Bożą odpowiedź. I Pan tutaj mówi, ja jestem tym, który był z pierwszymi i który będę z ostatnimi. I także słowa apostoła Jana, z objawienia świętego Jana, który cytuje słowa Jezusa ze swojego widzenia, ze swojego doświadczenia w Bożej bliskości, gdzie Jezus powiedział, ja jestem pierwszy i ostatni i żyjący. Te słowa uprzytamniają nam, że jesteśmy częścią całego wszechświata, że przed nami było wiele pokoleń, które działały, pracowały, ale które także swoją ufność pokładały w Panu Bogu. I kiedy pomyślimy o swoim życiu jako właśnie całości, jako pewnego elementu, który składa się na całość istnienia świata i całej ludzkości, wtedy możemy być szczęśliwi, że także nasze myśli, nasze działania są rzeczywiście częścią, a nie tylko jakąś wyizolowaną jednostką, czymś wyodrębnionym, co miałoby służyć tylko i wyłącznie nam. Dobrze jest mieć takie przeświadczenie, że uczestniczymy w czymś wspólnym i tworzymy coś wspólnego dla wspólnego dobra. Chodzi tutaj także o naszą odpowiedzialność za świat i naszą wdzięczność Panu Bogu. Myśląc o swoim życiu, o krótkości jego trwania, nawet jeżeli ono trwa kilkadziesiąt lat, wiemy, że to jest tylko naprawdę wycinek w historii istnienia świata i ludzkości. I dobrze jest uprzytomnić sobie i mieć tę świadomość, że Bóg, który jest wszechmocny, który jest stworzycielem, jest tym, który właściwie obejmuje swoimi ramionami cały świat. I pomiędzy jego ramionami rozpościera się nasze życie, w którym możemy działać. Pełni nadziei,
ale też pełni różnych trwóg, rozterek, nieraz lęków. I dlatego bardzo istotne jest dzisiaj to słowo, które słyszymy w objawieniu świętego Jana. Nie bój się. Ja jestem pierwszy i ostatni. Tak, Bóg jest tym, który jest na początku i który będzie na końcu. Ale Bóg jest też tym, który jest z nami tu i teraz, kiedy działamy, kiedy myślimy, kiedy podejmujemy różne działania i starania. Życzę wszystkim, abyśmy mogli tego wszystkiego doświadczyć w swoim życiu, żebyśmy mogli przede wszystkim odczuć też taki wewnętrzny spokój, że pomimo, że wiele od nas zależy, to jednak ostatecznie Bóg jest tym, który spina wszystko. Niech w tym dniu dzisiejszym towarzyszy nam też słowo modlitwy, która zawarta jest w naszym przewodniku z Biblią na co dzień, a której autorką jest Teresa z Awili. Klękam przed Tobą, Jezu, puste wyciągam dłonie. Napełnij je sobą, Panie. Ucz, jak zapomnieć o sobie. Wskaż, jak mam bliźnim w swym sercu nieść Ciebie, by radość, miłość i pokój zdołały przemienić nas w Ciebie. Dobrego weekendu, błogosławionego dnia z Bogiem. Thank you.